proszę powiedzieć, skąd wziął się w ogóle pomysł na projekt Kino RP? Jak wszystko ma to też swoje dość proste wytłumaczenie. Kiedyś tworzyłem kanał telewizyjny Kino Polska, który zresztą do dzisiaj istnieje. I dzięki temu mogliśmy zorientować się, w jak złym stanie są elektroniczne kopie polskich filmów, ponieważ ciągle kupowaliśmy nowe filmy, wiedzieliśmy, ile jest pracy z tym i to już od wielu lat, wtedy ta technologia nie była tak rozwinięta jak dzisiaj, nie było takiej możliwości. Myśleliśmy o tym, co zrobić, żeby poprawić jakość. Kilka lat temu technologia znacznie staniała. Format HD, High Definition zaczął się rozwijać i okazało się, że w Polsce jest kilka firm, które mają właściwą wiedzę, potrafią z tej wiedzy skorzystać. Nawiązaliśmy współpracę jeszcze jako Telewizja Kino Polska z firmą Terminal Pod, z Jędrzejem Sablińskim. Poznaliśmy się dzięki Witoldowi Sobocińskiemu, do którego zwróciłem się z propozycją współpracy przy rekonstrukcji filmu Sanatorium pod Klepsydrą. Zrobiliśmy ten pierwszy film i okazało się, że powstał niezwykle wartościowy produkt. Na wszystkich nas zrobiło to wielkie wrażenie i zaczęliśmy zajmować się na poważnie cyfryzacją. Zorganizowaliśmy najpierw środki prywatne na ten cel. Namówiliśmy też studio filmowe Kadr jeszcze za czasów Jerzego Kawalerowicza, aby też zaczęli myśleć o rekonstrukcji swoich filmów. Zajęliśmy się filmami tego reżysera, czyli Austerią, Matka Joanna od Aniołów, Pociąg. Dołączyliśmy do tego jeszcze film Andrzeja Wajdy, Popiół i Diament. Powstały cztery następne rekonstrukcje. Dołączyło do nas następne studio postprodukcyjne TPS z Darkiem Jankowskim, który jest tam głównym technologiem od tej rekonstrukcji. To wszystko spowodowało, że trzeba było doprowadzić do zjednoczenia wysiłków wielu firm. Powołaliśmy projekt Kino RP, który był takim nieformalnym związkiem firm. Trzeba tu powiedzieć, że bardzo szybko Instytut Sztuki Filmowej wspomógł nas w tych pracach, że także NINA, Narodowy Instytut Audiowizualny, który dysponuje środkami Ministerstwa Kultury, też wspomaga nasze działania i doszliśmy do momentu, gdzie filmów zrekonstruowanych, ale także mogą wrócić do kina, czego dowodem są te premiery po latach. Jest już ponad 40, a jednocześnie w tej chwili rekonstruujemy chyba 38 czy 7 filmów. Większość filmów, które zostały zrekonstruowane cyfrowo, mają uroczyste premiery. Jerzy Kawalerowicz mówił zawsze, że on nie za bardzo lubi, jak jego filmy są pokazywane w telewizji, bo on robił filmy do kina. Ja go przekonywałem, że jednak warto w telewizji, bo teraz wszyscy przede wszystkim oglądają filmy w telewizji. I jak okazało się, że możemy robić to w jakości 2K, czyli takiej, którą akceptują kina, że ten obraz jest zbliżony jakościowo do tego, co uzyskujemy na nowej taśmie światłoczułej, to dlaczego nie przejść tego filmu tak, on był tworzony? Twórca myślał o kinie. To zresztą nie tylko w kinie Kultura są pokazywane te filmy. To prawda, jest to nasze kino premierowe i z tego się niezwykle cieszymy, że od 2010 roku tutaj możemy w Mateczniku Polskiej Kinematografii pokazywać te filmy po raz pierwszy. One są pokazywane w wielu innych miastach. To oczywiście ta wiedza się rozchodzi w tej chwili, że te filmy są. Nie stać nas na to, żeby zrobić bogatą, intensywną promocję czy reklamę tych filmów po rekonstrukcji.
I nie wszystkie jeszcze kina zdają sobie sprawę z tego, że są dostępne, a też wiele kin nie jest jeszcze wyposażonych w projektory cyfrowe. Pracujemy teraz nad nowymi rozwiązaniami, nad takim projektem, który pozwoli także pokazywać na projektorach HD, czyli dużo tańszych niż te, które są w dużych kinach, czyli projektory pracujące w formacie DCP. To pozwoliłoby też pokazywać, robić projekcje w małych kinach dla kilkudziesięciu osób. Zależy nam też na tym i to bardzo mocno wypuchlamy współpracy z Filmoteką Szkolną, która to jest jedno z czołowych przedsięwzięć Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Bardzo zainteresowani tym, żeby szkoły chodziły oglądać filmy do kina, zwłaszcza filmy kinowe. I chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, żeby tych miejsc, gdzie można przyjść i zobaczyć w kilkadziesiąt osób film na dużym ekranie, było jak najwięcej w Polsce. Dzisiaj w Kinie Kultura premiera filmu Nie lubię poniedziałku Tadeusza Chmielewskiego zrekonstruowana cyfrowo, na której pojawią się, tak jak słyszałam, mają być twórcy, prawda? Tak, jak na każdej premierze, przede wszystkim zapraszamy twórców tych filmów i to wszystkich, do których możemy dotrzeć, także wykonawców. Wiadomo, że film to jest praca zespołowa, znaczy jest duży zespół i aktorów i osób od techniki, od realizacji, którzy nad tym pracują. Ten film, na szczęście, na ten film udało się dość dużo osób zaprosić. To jakbyście Państwo mogli zobaczyć, bo siedzimy właśnie w fotelach dla tychże gości. Jest tutaj dużo kartek zaznaczonymi miejscami dla określonych osób. Ale bywa tak, że taki film, na przykład Giuseppe w Warszawie, to mieliśmy kłopot i już niedużo twórców mogło przyjść obejrzeć film. A proszę powiedzieć, ile mniej więcej kosztuje, jak można oszacować koszt odnowienia właśnie rekonstrukcji cyfrowej jednego filmu, takiego na przykład fabularnego? To oczywiście zależy od wielu czynników. Podstawowy czynnik to jest długość filmu. Jeżeli przyjmiemy, że mówimy o 100-minutowym filmie czy 10-aktowym, to koszt rekonstrukcji i przygotowania tego filmu do współczesnej dystrybucji, eksploatacji kosztuje między 200 do 300 tysięcy złotych. Kiedyś robiło się jedną kopię, tego światłoczułą i ona była w obiegu, a teraz każde pole eksploatacji ma swoją kopię. Inna jest do telewizji high definition, czyli tej nowej, wysokiej rozdzielczości, inna do klasycznej telewizji, inna kopia jest do kina, inna kopia jest na DVD, inna na Blu-raya, inna w końcu na tablety i smartfony. Także mamy czasami kilkanaście różnych wzorcowych kopii i każda z nich musi być zatwierdzona przez twórców, bo chodzi o to, żeby poprzez działania techniczne nie naruszyć zamierzonej estetyki, jaką przyjął w swoim obrazie twórca. I to musimy przechować, potem musimy to dystrybuować, musimy tworzyć system dostarczania tego do kin, potem rozliczania. Także to jest ileś działań, które się w całość składa, żeby ten film nie tylko był zrekonstruowany, ale dostępny. No ale dzięki temu tak naprawdę te filmy zostaną ocalone dla przyszłych pokoleń, prawda? Tak, i to jest bardzo ważne i miłe, ale myślę, że najważniejsze jest, że my mamy do tych film dostęp, bo ciągle mówimy o tych przyszłych pokoleniach, trochę nadużywamy tego, bo te przyszłe pokolenia same będą coś wybierać z naszej historii, to, co im będzie pasowało, ale najważniejsze jest to, żebyśmy my korzystali z tego, bo jak my skorzystamy, to i tym przyszłym pokoleniom przekażemy, prawda, wiedzę o tym.